Dzisiaj nasze 119 spotkanie i porozmawiam z Tobą o koncentracji. Koncentracja na celu, koncentracja na tym, co naprawdę ważne dla Ciebie, Twojego życia i Twojej przyszłości. Koncentracja to temat naszych czasów. Wiesz, ile osób pisze do mnie codziennie, opisując ten sam problem? W czasie informacji, przypominajek, powiadomień, rozpraszaczy chyba najtrudniej utrzymać koncentrację. A koncentracja jest kluczem. Kluczem do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, bogactwa, zdrowia i realizacji wszystkich Twoich marzeń i Twoich planów. Ale koncentrować się na czymś jeszcze nie oznacza, że koncentrujemy się na tym, co naprawdę ważne i istotne, by zrealizować Twoje marzenia i plany. Nasze dzisiejsze 119 spotkanie będzie zajmowało się i koncentracją, i tym, by odnaleźć to ważne i istotne, na czym należy się skoncentrować. Magiczne połączenie daje nam 119. 119 jako 19 klucz wtajemniczenia po osiągnięciu progu 100%. I wiesz, nasze dzisiejsze spotkanie mogłabym rozpocząć od słów. Czy wiesz, dlaczego większość noworocznych postanowień nigdy się nie zrealizuje? Czy znasz ten fenomen z Twojego własnego życia albo z życia Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny? Kończy się rok. Jesteśmy tuż przed Sylwestrem. I większość z nas odczuwa taką fascynację. Nadchodzi nowy rok. I w tym nowym roku osiągnę wszystkie moje marzenia, wszystkie moje pragnienia. Robimy listy postanowień noworocznych. I później. Sylwester, sztuczne ognie. Jesteśmy przekonani, że uda się to wszystko zrealizować, że ten nowy rok, który nadchodzi, ten nowy rok kalendarzowy, przyniesie nam spełnienie naszych marzeń, pragnień, wszystkie cele uda się osiągnąć. I później ten rok się zaczyna. Pracujemy, czasami od rana do wieczora, by zrealizować te wszystkie postanowienia noworoczne czy nasze cele. Pod koniec roku okazuje się jednak, że nie udało się zrealizować więcej niż 10% wszystkich postanowień noworocznych. Dlaczego? Dlaczego mamy takie piękne i pozytywne myśli w czasie Sylwestra, w czasie początku nowego roku? A później na końcu roku frustracja, że jednak nie udało się tego zrealizować i kolejna euforia, że w tym nowym roku uda się zrealizować. I tak, mija 5 lat, 10 lat, 20 lat i wiele osób budzi się tuż przed samym końcem z tą niesamowitą negatywną wibracją, że życie przeleciało nam przez palce. A cele, marzenia, pragnienia, powołanie pozostało w sferze celów i marzeń. Nasze dzisiejsze 119 spotkanie daje Ci klucz wtajemniczenia. Jak uniknąć takiej sytuacji? Jak zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, także te noworoczne, ale również te, które pojawią się w ciągu roku? Z lekkością, radością i satysfakcją, że udało się je zrealizować, zanim wyznaczysz kolejne.